To jest projekt, na którym dopiero zaczynamy pracę, więc jeszcze nie widać efektu finalnego. W tej chwili powstaje stan istniejący. Chcemy przedstawić miejsce, w którym dopiero będziemy pracować, i to jest fragment Stadionu Narodowego. To są kolejne poziomy ukryte pod trybunami samego stadionu. I to jest miejsce, którym odbędzie się w 2016 roku wielkie wydarzenie, Targi Sztuki, i chcielibyśmy, żeby ta przestrzeń na czas targów nie przypominała do końca takiej przestrzeni, w której zwykle kibicujemy meczom, ale żeby pokazała się trochę od nowej, nieznanej jeszcze strony. No i to jest makieta, w której mamy pokazane poszczególne poziomy. To jest poziom podstawowy, na którym właśnie się będzie odbywała sama wystawa. Tutaj mamy część foyer, te otwory to są takie pustki, w które potem wpadają schody ruchome. To jest kondygnacja wyższa, gdzie znajdują się loże, z których normalnie ogląda się mecze, a w przypadku tych naszych targów będą tutaj się prezentować artyści, autorzy różnego rodzaju obiektów sztuki. Tutaj bardzo charakterystyczny element, bo to jest tunel, który prowadzi od strony Wisły do przestrzeni wejściowej, do głównego foyer, skąd dopiero dalej będziemy się musieli przedostać przez kolejne piętra do góry, tak żeby dojść do tej przestrzeni wystawienniczej.